Wyższe studia muzyczne prowadzi w Polsce 8 uczelni. Jakość oferowanego przez nie kształcenia odzwierciedlają losy absolwentów, zdobywających nagrody w konkursach muzycznych i odnoszących sukcesy jako soliści, wirtuozi oraz jako członkowie renomowanych orkiestr, chórów czy zespołów muzycznych. W utrzymywaniu wysokiego standardu kształcenia pomaga obecnie uczelniom muzycznym udział w różnych inicjatywach Unii Europejskiej. Jedną z nich jest program Erasmus, ułatwiający szkołom wyższym rozwój współpracy międzynarodowej. Polska jest uczestnikiem programu Erasmus już 11 lat. Obecnie w programie uczestniczy ponad 230 uczelni, w tym 16 artystycznych. Przyglądamy się trochę bliżej uczelniom artystycznym, ponieważ widzimy tutaj taki dodatkowy wymiar w tej współpracy międzynarodowej. Chodzi nam o to, aby pokazać studenta właśnie w tym rozwoju takim profesjonalno-intelektualnym, aby pokazać jego ścieżkę i to, jak Erasmus mu pomaga nie tylko w osiągnięciu i w rozwinięciu kompetencji tych stricte zawodowych. Muzyka jest takim uniwersalnym językiem, a więc bardzo ciekawe jest przyjrzeć się temu, jak studenci uczelni artystycznych, w tym przypadku uczelni muzycznych, współpracują ze sobą, ponieważ pewne bariery u nich na samym starcie nie funkcjonują, bo oni już porozumiewają się pewnym uniwersalnym językiem, który łączy. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie to najstarsza i największa uczelnia muzyczna w Polsce. Jej początki sięgają 1810 roku, kiedy przy Teatrze Narodowym powstała szkoła dramatyczna, przekształcona później w uczelnię muzyczną. W tym samym roku urodził się patron uczelni Fryderyk Chopin, który studiował w niej w latach 1826-1829. Uniwersytet Muzyczny bierze udział w programie Erasmus od roku 2002. W tym czasie na zagraniczne uczelnie wyjechało 75 studentów i 42 nauczycieli akademickich. Z zagranicznych uczelni w ramach programu Erasmus przyjechało natomiast 20 studentów oraz 15 wykładowców. Wyjeżdżają skrzypkowie, szczególnie popularna jest perkusja, instrumenty dęte, to znaczy z jednej i z drugiej strony istnieje ta wymiana. Bardzo dużym takim uznaniem cieszą się wykłady, lekcje śpiewu, klasy mistrzowskie, ale prym mają studenci i wyjeżdża ich ponad 20 w skali roku, ale niestety przyjeżdża o wiele, wiele mniej osób, a mianowicie 6-7. Kasia i Franek mają 24 lata. Są na 5. dyplomowym roku Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w filii Warszawskiej Uczelni w Białymstoku. Poprzedni rok spędzili w Konserwatorium Flamandzkim w Brukseli. Na uczelni nie było żadnych problemów. Wszyscy nam we wszystkim pomagali. Wszystkiego mogliśmy się dowiedzieć i były organizowane różne spotkania informacyjne. I już na pierwszej lekcji zauważyłam, że jest zupełnie inaczej. Zupełnie inne uwagi i zupełnie inne spojrzenie na to, co robię, jak gram. Dlatego, że w Polsce miałam taką sytuację, że od liceum byłam praktycznie u tego samego profesora. Dlatego jest oczywiste, że jak się pojedzie do kogoś innego, to on od razu zauważa rzeczy, o których mówiliśmy od kilku lat. Zajęcia miałem raz w tygodniu. Trwały zwykle godzinę do półtorej, natomiast bardzo efektywnie wykorzystywaliśmy czas. Zamiast bezmyślnie, że tak powiem, powtarzać coś, czy też wykonywać coś na zasadzie, że musisz to zagrać w ten sposób. Tłumaczył mi, dlaczego on uważa, że powinno być w ten sposób, a nie w inny. No i coś tu dużo mówić, często okazywało się, że jednak ma rację. Jest zupełnie inny model studiów, który, mam takie odczucie, troszeczkę mniej skupia się na technice, bardziej skupia się na samej muzykalności, wykonaniu. Również Kasia widzi wiele korzyści ze studiów w Brukseli. Od liceum miałam problemy z aparatem gry na instrumencie. Miałam problemy z lewą ręką i z prawą, z trzymaniem smyczka. W związku z czym praktycznie kilka lat spędziłam na poprawianiu tego, bo to są takie nawyki, które potem ciężko jest strasznie wykorzenić. I za bardzo skupiłam się na pilnowaniu wszystkiego i nie myślałam o tym, żeby po prostu grać. I właśnie pobyt w Brukseli, nawet pierwsza lekcja,
uzmysłowiła mi to, że siadam i skupiam się na frazie, nie na tym, czy każdy paluszek jest dokładnie postawiony tak, jak trzeba, czy ręka działa tak, jak trzeba i czy wszystko wygląda dobrze. Zaskoczyło mnie bardzo to, że powiedzieli, że praktycznie nie mam żadnych barier i to wszystko, co mi się wydaje, że jest dla mnie za trudne, jest tylko problemem tylko i wyłącznie w mojej głowie, że tak naprawdę mogę wszystko zrobić, ale sposób myślenia bardzo mnie hamuje. Tam grają ludzie bez takiej presji, jak w Polsce, mi się wydaje. W Polsce jesteśmy uczeni tego od samego początku, że musimy być instrumentalistami, musimy być solistami, jesteśmy nastawiani w ten sposób. Natomiast tam jest takie podejście luźniejsze i w sumie lepsze dla studenta, ponieważ oni grają po to, żeby grać, dlatego, że im to sprawia przyjemność. Basia ma 23 lata i studiuje fortepian na Akademii Muzycznej imienia Janaczka w Brnie. Na Warszawski Uniwersytet Muzyczny przyjechała 4 miesiące temu. Co słyszałam, że tutaj w szkole fortepian ma dużą tradycję i muzyka fortepianowa jest bardzo na bardzo wysokim poziomie i dlatego ja chciałam tutaj wykorzystać z tego, co mogę. Basia widzi wiele różnic w podejściu do studenta. Kiedy porównam pani profesor w Czechach i tutaj, tak tutaj bardzo szybko się robię, wszystko bardzo szybko na pamięć i postęp jest we wszystkim szybciej. We wszystkich kierunkach mi radzą, jak panować nad tremą, jak po prostu se ciut wiatr swobodniej przy granie, jak szybciej uczyć utwory na pamięć, nowe sposoby po prostu myślenie, pracę tylko z nutami, bez fortepianu, bez instrumentu. Dana jest fantastycznym, pozytywnym przykładem osoby, która jest niezwykle chłonna, niezwykle otwarta, bardzo ufna, więc to wszystko jest fantastyczny profit na to, żeby oczekiwać tych postępów i z takim przekonaniem rozpoczęłam drugi semestr, żeby tych postępów oczekiwać coraz większych. Ja właśnie teraz próbuję zrobić takie przejście tutaj, by mogłam kontynuować właśnie we studiach tutaj jako normalny student, nie tylko jako Erasmus, bo naprawdę się mi tu bardzo podoba, nie tylko pod względem muzycznym, ale pod względem życia i takiego atmosfery w szkole, atmosfery w mieście, możliwości chodzić na koncerty, gdzie bardzo tutaj są wybitni znajomi artystki. Właśnie dlatego by tu chciałam zostać i wykorzystać.